Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie chce utworzyć w swojej placówce oddział przygotowania wojskowego. Cieszymy się, że rekrutacja nie musi być też duża, bo do tego oddziału musimy pozyskać 15 uczniów. Do tej pory było 22. A zmieniło się rozporządzenie, to znaczy było nowelizowano w tej kwestii i od tego roku może być 15. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Konińskiego radni podjęli uchwałę, której pokłosiem będzie złożenie wniosku do ministra obrony narodowej o wyrażenie zgody na utworzenie takiego oddziału. Szkoła wyraziła chęć prowadzenia takiej klasy, dlatego też Rada pomyślnie się przychyliła do tego wniosku. Nigdy nie zaszkodzi, jeśli powiedzmy młodzież poszerza swoją, że tak powiem, wiadomości, zdolności powiedzmy, czy zakres powiedzmy przygotowania jakiegoś tam zawodowego, a może to będą kiedyś żołnierze. Klasy mundurowe o profilu policyjno-wojskowym funkcjonują w szkole od kilkunastu lat. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Teraz to jest kwestia formalna, no i przede wszystkim chodzi tutaj o pieniądze. Współpracujemy już od dawien dawna, chociażby z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu, z policją, także dla nas to nie jest nowum. Chcemy to uporządkować, chcemy to sformalizować i kwestie tutaj projektu jakby dookreślić, prawda, w ramach chociażby finansowych. Oddział przygotowania wojskowego ma ruszyć w placówce 1 września.